kreatywnej. Zapraszam Was dzisiaj na haul lumpeksowy z moich najnowszych zakupów. Większość z tych rzeczy to są rzeczy z nowej dostawy, ale jest też kilka rzeczy z wyprzedaży i wszystko omówię w trakcie pokazywania tych rzeczy i oczywiście będą też stylizacje. Od razu na początku bardzo proszę Was o polubienia filmiku, zapraszam Was też do subskrypcji i naciśnijcie sobie dzwoneczek powiadomień, żeby dostawać wiadomości o nowościach. I kochani, zaczynamy. Zacznę dzisiaj od tego, co mam na sobie. Taki widzicie słoneczny styl dzisiaj. To jest taki typowo wakacyjny strój dla mnie. Ja się tak ubieram, no już typowo jak wyjadę gdzieś na wakacje, czy nad wodą, czy gdzieś, gdzie jestem po prostu całkiem na luzie. W tak krótkich spodenkach nie chodzę, raczej po mieście. Znaczy, to nie jest jeszcze jakiś szczyt, one jeszcze są do zaakceptowania, ale raczej nie wybieram się tak w jakieś oficjalne miejsca. Spodenki już widzieliście w holu, są superowe, bo są takie jakby koronkowe i to jest koronka częściowo naturalna. No i kochani, moje ukochane ażurowe baleriny, takie właściwie ciżemki, można powiedzieć, włoskie, pleciony skórzany paseczek i nowa bluzka. I właśnie ta bluzka to jest coś nowego zupełnie, kupiona z nowej dostawy, ale wiecie co, zapłaciłam za nią niecałe 14 zł dokładnie, nawet tu jest metka jeszcze, bo ona jest nowa ta bluzka i ja ją trochę przeprasuję, nie będę jej nawet prać. Ona jest zupełnie nowa, zobaczcie, pokażę Wam tu metkę, o, widzicie? I to jest w dodatku bluzka, przybliżę się troszkę, marki Hollister, więc bardzo dobra jakość, naprawdę to jest dobra marka i wszystkie rzeczy, które do tej pory miałam z Hollistera, naprawdę są super jakościowe. No i to jest bawełna 95%, 5% elastanu i ma bardzo fajny taki ściągacz tu na środku, jest tak przeszyta gumeczką, że właściwie takim elastycznym ściegiem tutaj, że po prostu to się tak lekko marszczy, tutaj daje fajny kształt dekoltu, to mi się bardzo podoba. No i w dodatku, prócz koloru, co jest oczywiste, zauroczyły mnie te rękawki, bo są takie lekko opuszczane. Można sobie je troszkę niżej dać. O, jest taki łódkowy dekolt, który jest bardzo kobiecy. Można sobie dać normalnie bardziej i też fajnie wygląda to. No i tyle słońca w całym mieście. Tak nazwałam tą stylówkę dzisiaj, bo, no bo właściwie jest cała żółta w różnych odcieniach. Pokażę Wam tą bluzkę jeszcze w drugiej stylizacji z rzeczami, które za chwileczkę też będziemy omawiać. No bo moim zdaniem bardzo fajnie też ten kolor będzie pasował do innych kolorów, na przykład do czerni, do granatu, do czerwieni, do na przykład do błękitu. To jakby błękit i fiolet to jest jakby oczywiste, bo to są trochę kolory zależnie od odcienia komplementarne, ale ja na przykład tutaj to użyłam do popielatego, do rzeczy ciemnoszarych, takich w stalowym odcieniu i też moim zdaniem ten stalowy kolor do żółtego superowo kontrastuje i bardzo, bardzo fajnie wyglądają razem te rzeczy. No i widzicie, taka zupełnie luźna, wręcz trochę sportowa stylówka. Bardzo lubię takie stylizacje w jednej gamie barwnej, to jest tak w moim stylu, powiedziałabym, tak. No i nie wiem, jak się Wam to podoba. Tak to wygląda. Zobaczcie sobie tam przebitki, jak się przechadzam w tej stylizacji. Naprawdę jest to mega wygodne. Chociaż powiem Wam, że dzisiaj jest tak duszno po tej burzy wczorajszej, że we wszystkim jest za gorąco. Dosłownie we wszystkim, bo jest pełno wilgoci, która wyparowuje. Kochani, idziemy dalej. Pokażę Wam teraz na początku od razu męskie rzeczy, bo mam dwie fajne męskie rzeczy. Pierwsze to są takie trampki męskie dla Wiktora firmy marki Divided, czyli to jest jakiś jeden z tych podmarek H&M-u, ta sama firma. I są bardzo fajne w taki etniczny wzór i właśnie Wiktor chciał, polował na takie trampki na wysokiej podeszwie, bo to fajnie wygląda, też trochę podwyższa, jak ktoś nie jest zbytnio wysoki. No i świetny wzór, naprawdę mają bardzo, bardzo fajny wzór, taki właśnie artystyczny, trochę taki... są po prostu takie inne. Mnie się to też bardzo, bardzo podoba. I tak szczerze mówiąc, to nie bardzo mnie obchodzi, czy to są damskie, czy męskie. Taki wzór moim zdaniem pasuje i dla faceta, i dla kobiety. Dlaczego nie? I są porządnie wykonane, naprawdę. One są oczywiście wymyte, wyprane. Ja je jeszcze spryskałam tym moim, wiecie, Mediseptem.
sprayem specjalnym do dezynfekcji obuwia, no i w ogóle są ekstra. Bardzo, bardzo mi się podobają. Aha, i za te trampki i za kolejne, które zobaczycie za chwilę, zapłaciłam za każdą parę, zapłaciliśmy 15 zł, więc jak za buty, superowo. Kolejna rzecz to spodnie i też kosztowały one w granicach 15 zł, bo to są takie trochę porządniejsze, już takie powiedzmy bardziej fantazyjne rzeczy, za które no warto dać tam te kilkanaście złotych do 20 zł. Świetne spodnie, są zapinane na męską stronę, ale szczerze Wam powiem, że ja nie wiem, czy to jest, czy to są spodnie męskie. Mają takie niby ala męskie kieszenie, ale mają taki trochę damski wzór, wydaje mi się. Natomiast mój Wiktor uwielbia takie rzeczy w stylu takim trochę indyjskim, artystycznym i super wygląda w takich rzeczach do granatowej marynarki, do na przykład żółtej czy bordowej koszuli czy koszulki, super strój, naprawdę. I teraz właśnie trampki, które już zapowiadałam, kupiłam sobie rewelacyjne trampki bardzo fajnej firmy Hot Wind. Też są na takiej lekko wyższej podeszwie, ale to nie jest już taka podwyższana. I są świetne, bo są tutaj welurowe w takim ciemnoszarym kolorze i zaraz je zobaczycie w stylówkach. Zresztą już chyba były w jednej nawet stylówce, więc nie będę ich osobno pokazywać, bo zobaczycie za chwilkę właśnie, jak w nich wyglądam do stylóweczki. I co jest super w tych trampkach i co kocham w tego typu butach, ja zawsze na to zwracam uwagę, że one są całe skórzane w środku, wyściełane z mi taką mięciusieńką, naturalną skórką. Praktycznie nowe były, wiecie co, naprawdę bardzo, bardzo mięciutkie i ja zawsze właśnie staram się kupować buty sportowe wyściełane skórą, bo ja je noszę na gołe stopy, nie znoszę nosić skarpetek, w ogóle nie lubię skarpetek, ale już zwłaszcza w lecie, jeśli już muszę, to jakieś stopki, ale nie lubię, więc zawsze staram się właśnie kupować skórzane w środku buty sportowe, no i też noga się w nich mniej poci, a najbardziej się poci w tych takich, wiecie, sztucznych, wyściełanych typu Adidasach. I ja tego bardzo nie lubię, mam tylko jedne takie, które widzieliście niedawno i one są raczej takie chłodniejsze dla mnie dni. Raczej właśnie jak nie ma pogody, jak jest taki kilkanaście stopni w lecie czy na wiosnę. Natomiast stricte już w lecie noszę właśnie sportowe, dobrej jakości buty, dobrze wyprofilowane i skórzanymi wkładkami, ewentualnie zupełnie z cienkiej skórki z takimi dziureczkami. Kochani, idziemy dalej, teraz jeszcze ciąg dalszych dodatków. Kupiłam świetną torebkę i zapłaciłam za tą torebkę tylko dyszkę, gdyż ona tutaj była troszkę zdeformowana, w sensie ta skóra była taka zgnieciona i nie byłam pewna, czy to się wyprostuje, ale już tutaj coś wsadziłam i widzę, że zaczyna się to naprostowywać. Superowa torebka Vera Paye, czyli prawdziwa skóra włoska, ma świetny, taki pokażę Wam tu przebitki z bliska, bo to zawsze trudno zobaczyć tak bezpośrednio. Ma bardzo fajną taką pieczątkę w kształcie takiej lilii, takiego herbu jakby. Prześliczny kolor turkusowy. Fajne takie przeszycia podwójne. I tutaj jest taki kolor jakby naturalnej skóry w takim pomarańczowym odcieniu. Fajny, fajnie otwiera się, zobaczcie. Coś takiego to jest. Ma takie składane otwieranie u góry. No i właśnie ma taką mini kieszonkę jeszcze w środku, ale ogólnie jest calutka skórzana, ze skóry naturalnej. Także super rzecz i taka idealna rozmiarowo, bo można ją przerzucić przez ramię, portfelik, telefon, jakiś błyszczyk i ekstra rzecz. I zobaczcie sobie ją w stylóweczce, bo dobrałam sobie ją do moich takich bardzo podobnych kolorach, tylko jakby odwrotnie, bardziej taki lekko łososiowy kolor skóry z kremowo-turkusowymi detalami, takie mokasyny i do turkusowej bluzki z jedwabiem oraz do lnianych moich spodni szerokich. Wybaczcie, że te spodnie są troszeczkę wymięte, bo one naprawdę, wystarczy, że coś się na tym położę lekko i to się bardzo szybko mnie. Także, ale nie przejmujmy się tym. No i zobaczcie, fajnie wygląda właśnie, trochę ożywia strój, trochę dodaje takiej ciekawości tej stylizacji. Nie jest to przez to takie banalne, takie bezkolorowe. No i nawiązuje do bluzeczki, a jednocześnie też do spodni i do butów. Także według mnie bardzo fajny, taki też radosny przez ten turkus zestawik. I torebeczka jest przesuperowa i bardzo się cieszę, że ją kupiłam, bo cóż to jest dycha za skórzaną torebkę. I to w dodatku bardzo, bardzo taką oryginalną i ciekawą. No i moi drodzy, idę dalej. Kolejna rzecz to taki żakiet z jedwabiu. To jest oryginalny, jedwabny żakiet w takim lekko oversize'owym kroju, bo on ma takie podniesione ramiona tutaj z poduszkami. No i to można potraktować jako taką marynarkę, taką narzutkę stylową. Jest w ogóle dwustronny, zobaczcie. Z tej strony
jest biały, taki kremowo-biały, w takie piękne chińskie wzory. To jest naturalny jedwab i zobaczcie, on naprawdę może być noszony na dwie strony. Biała strona może być taka bardziej może specjalna, taka bardziej szykowna, bo jest jednolita. Natomiast ja oczywiście wolę tą szaloną stronę turkusową z przepięknymi takimi motywami chińskimi. Haftowane, to jest jakby w strukturze materiału, więc nie do końca haftowane, tylko no taki wzór w materiale już, z tymi przepięknymi tutaj tkanymi kwiatami w różnych pastelowych kolorach. Wiecie co, jest to prześliczna rzecz, ja nie dobrałam do tego jeszcze do końca stylizacji, bo to wymaga naprawdę przemyślenia, żeby to wyglądało spektakularnie, żeby oddać sprawiedliwość tej bardzo oryginalnej, ślicznej rzeczy z naturalnego jedwabiu, no to trzeba przemyśleć taką stylówkę. I na pewno zrobię taką stylówkę specjalnie jeszcze osobno, żeby Wam pokazać, jak to fajnie może wyglądać, jak to można wystylizować. Tutaj pokazuję Wam tylko, jak to leży. To jest po prostu tak założone na jedną z tych stylówek dzisiejszych i tylko po to, żebyście zobaczyli, że to jest faktycznie taki trochę oversize'owy, lekko podniesiony w ramionach, luźny krój. Tak to wygląda i myślę, że zrobię z tym jakąś naprawdę fajną stylówkę, taką i kolorystycznie, i stylowo. Także czekajcie na stylówkę z tym żakietem konkretną. Tymczasem, aha, i za ten żakiet, to jest właśnie jedna z rzeczy z wyprzedaży, zapłaciłam za niego tylko 3 zł, naprawdę. Leżał w takim koszu z takimi rzeczami, których nie chciał. No oczywiście, jak już jedwabny, przepiękny żakiet z grubego jedwabiu, no to nikt go nie chce i ja go biorę. Super. Zawsze czekają takie rzeczy na mnie i na podobnych dziwaków. Kochani, następne dwie rzeczy to są rzeczy, które tworzą komplet i też będą tak pokazane w stylówce. Krótką bluzkę na ramionczkach grubych, która ma taki ciekawy, inny krój i tworzy właśnie taki stylowy dodatek. Oprócz tego, że jest bluzką, to jest też stylowym dodatkiem. A druga wersja to po prostu kamizelka i to ostatnio widzieliście tą kamizelkę w stylizacjach na biura do sukienki, właśnie można sobie urozmaicić sukienkę tym, można to włożyć właściwie do wszystkiego oczywiście, do czego to pasuje w miarę. I zawsze będzie to tworzyło trochę taki boho klimat i dodawało nam stylu do naszego outfitu. Mam nadzieję, że Wam to podoba, mnie się mega podoba ta kamizelka, uważam, że to był super zakup. I wiecie co, nie jest mi źle w tym kolorze, bo ja mam takie trochę niebiesko-stalowe, stalowo-niebieskie oczy. Jeżeli ubiorę się na przykład z jasnymi dodatkami w takie coś, to spoko to wygląda, bo wtedy to uwydatnia ten taki szary kolor moich oczu. I dobrze się czuję w czymś takim. Także zadowolona jestem bardzo z tej kamizelki szczególnie, bo na pewno ona będzie mi się do wielu, wielu rzeczy przydawać. No i ostatnia dzisiaj rzecz, kochani, to jest wyjątkowa rzecz. Naprawdę wyjątkowa rzecz, mianowicie sukienka, którą kupiłam na wyprzedaży 50%. I sukienka kosztowała ponad 30 zł i zapłaciłam połowę, więc naście, kilkanaście, 17 chyba, coś takiego. Jest przecudowna i to jest naturalny jedwab w takim pięknym, cieniowanym kolorze. Ten materiał jest zachwycający dla mnie. Ja uwielbiam coś takiego. To jest, ja się śmieję, to jest sukienka w stylu nimfy Dunaju. To coś takiego, jakaś syrena, ale taka... czy driada leśna, no bardzo, bardzo mi się to podoba. I ona ma taki krój trochę grecki jakby. I w ogóle zobaczcie sobie tutaj na przebitkach zdjęciowych, tak krótko pokażę, bo ja chcę tą sukienkę pokazać w następnym vlogu Wam też, w większej ilości zdjęć, więc tylko powiem pokrótce, że po prostu tutaj zobaczcie sobie zbliżenie na ten dekolt, on jest bardzo ciekawy, wyszywany koralikami i takimi cyrkoniami jakby kolorowymi i cekinami. No i on ma, ta sukienka ma wszyty biustonosz, więc nie trzeba już nosić do niej biustonosza i no niestety podszewka jest sztuczna, ale ona jest bardzo lekka, powiem Wam, że no nie przeszkadza mi to, tym bardziej, że taką sukienkę no nie nosi się tego na co dzień,
nosimy to na jakąś dużą imprezę, to jest bardzo cieniutki ten materiał pod spodem i taki lekki, dosyć luźny, więc nie będzie się w tym człowiek zapacał. Chyba że jest taka pogoda jak w tej chwili, gdzie pocimy się dosłownie we wszystkim, nawet jakbym się w ogóle nie ubrała, też byłabym, podejrzewam, zupełnie mokra. No bo naprawdę jest bardzo, bardzo wilgotno i duszno. Ale kochani, co jeszcze o tej sukience? To jest taka designerska Escape by Joanna Chen. No i właśnie tu jest napisane 100% silk. Ma z boku zameczek, bo ona się tak dopasowuje. Ja muszę sobie tą sukienkę dosłownie o centymetr zwęzić w pasie, bo ona mimo, że dobrze jakby leży, to ona powinna być troszkę bardziej ściągnięta w pasie, bo kiedy tutaj mamy zrobioną bardziej taką ciasną talię, wygląda się po prostu zgrabniej, szczuplej. Nie wygląda się, że, no, że mamy po prostu taką zwalistą figurę. Także kochani, sukieneczka będzie leciutko zmodyfikowana, ale to jest dosłownie taka kosmetyczna zmiana. Także to nie będzie jakiś wielkie halo. No i mam nadzieję, że pokażę Wam więcej stylówek już w kolejnym programie i właśnie teraz go zapowiadam. Zapraszam Was już w niedzielę na stylówki. Specjalne bardzo stylówki, jeszcze dzisiaj nie zepsuję Wam tej niespodzianki, ale są to naprawdę specjalne stylówki, specjalny tematyczny program i pokażę Wam między innymi tą luksusową suknię złotą, która była w niedawnym holu, już w takich konkretnych zdjęciach i stylizacjach, zobaczycie. Będą też jeszcze inne rzeczy, nie będę teraz już Wam psuć niespodzianki, bo chciałabym, żeby to był naprawdę taki ekstra program. Robiliśmy ostatnio tutaj z przyjaciółką sesję zdjęciową, mam nadzieję, że to fajnie wyjdzie i że Wam się spodobają te pomysły. No i między innymi też ta suknia wystąpi w tym programie. Także serdecznie Was już zapraszam za tydzień, oczywiście haul i przesunęłam trochę program o moim stylu i o tym, jak odnaleźć swój styl, na co zwracać uwagę. I kochani, zachęcam Was serdecznie też, żebyście weszli sobie, tutaj będzie link u góry, to znaczy tutaj będzie ekran u góry na piosenkę Natura Wiki nową. Bardzo fajny teledysk, taki filmowy, mam nadzieję, że się Wam spodoba. Zachęcam serdecznie do komentarzy, też do polubień i do udostępnień. Do zobaczenia kochani, cześć!